Władimir Putin. Najbardziej ponury bohater naszej współczesności, ale znakomita książka o nim. Krystyna Kurcza-Predlik, znakomita dziennikarka, analityczka spraw rosyjskich, już kilka lat temu napisała tę biografię i myślę, że powinni ją przeczytać wszyscy ludzie, którzy byli tak samo jak ja zszokowani, wstrząśnięci początkiem wojny na Ukrainie. Obawiam się, że Krystyna Kurcza-Predlik nie była zdziwiona, wiedząc to wszystko, czym dzieli się w tej znakomitej, wnikliwej biografii. Gdzie wychował się chłopiec, który niedawno wywołał wojnę na Ukrainie? Jak bardzo był bity, jak bardzo nienawidzony. Gdzie ukradł pierwsze miliony dolarów? Dlaczego głodził Rosjan na początku transformacji w Petersburgu? Kiedy i po co wywołał pierwszą swoją wojnę? Jak wymyślił machinę zła, która ma przede wszystkim dać mu bogactwo i utrzymać go przy władzy? To nie jest łatwa lektura, to nie jest miła lektura, ale jest niewątpliwie ważna, bo pozwala rozumieć, w czym uczestniczymy. Niestety. Czytajcie.